Rozpoczynamy kolejny program serii Mazowszej Powiat Płock. Dziś porozmawiamy o aktualnych tematach, które dotyczą nas wszystkich z zwolenniczy miasta Płocka z panem Andrzejem Nowakowskim. Witam serdecznie Panie Prezydencie. Witam Pana Redaktora, bardzo serdecznie witam Państwa. Dziś porozmawiamy o inwestycjach, które są realizowane w Płocku. Od dużych i mniejszych rozpoczynamy od renowacji kompleksu sportowego przy Jagielonce. To długo wyczekiwana inwestycja. Uśmiecham się, bo myślałem, że pan redaktor, skoro mówimy o inwestycjach i dużych, i mniejszych, zacznie od stadionu i od tego, jak rzeczywiście już powoli zbliżamy się do końca tej inwestycji, bliżej już końca niż początku. Planujemy rzeczywiście zgodnie z harmonogramem zakończyć no, pod koniec tego roku. Na ten moment spodziewamy się, że wykonawca może wystąpić z prośbą o aneks jakiś 2-3, Miesiące, bo rzeczywiście w trakcie realizacji mieliśmy do czynienia i z COVID-em i e, wojną w Ukrainie, także z bardzo dużym wzrostem e, i. Cen, ale także niedostępnością pewnych materiałów. Pomimo to, inwestycja jest bardzo realizowana w dobrym tempie i zgodnie z, w dużej mierze z harmonogramem. W tej chwili dwie trybuny już zostały zakończone praktycznie w 100%. Dwie pozostałe tutaj, stan zaawansowania jest tak między 70 a 80% większości. Zostaje ta, ta jedna trybuna, gdzie będą szatnie, loże. Także tam, gdzie będą siedzieli dziennikarze, tam najwięcej pracy jeszcze przed nami. No ale to, co najbardziej cieszy, to oczywiście przy okazji stadionu również gra e, na wciarzy. E, Można powiedzieć, że na a 110% 110%. Dokładnie Cztery zwycięstwa i tylko jeden remis w ostatnim meczu w Szczecinie z Pogonią. A przed nami, tu zapraszamy e, wszystkich pewnie już chyba bardziej przed telewizor niż na stadion, bo bilety zostały sprzedane na te miejsca, które są dzisiaj dostępne i mecz z Koroną Kielce w najbliższy weekend. Natomiast rzeczywiście wśród tych inwestycji nie brakuje także inwestycji, które realizujemy na rzecz sportu dzieci i młodzieży. Nie tak dawno cieszyliśmy się z otwarcia kompleksu sportowego przez Zespole Szkół Usługi i Przedsiębiorczości. Także będziemy za chwilę realizować ważny, potrzebny projekt przy Szkole Podstawowej nr 20 i tam remont taki bardzo gruntowny boisk. Natomiast w przypadku tutaj także i dyrekcja, ale także mieszkańcy. Zgłaszali potrzebę remontu tego kompleksu sportowego przy Jagielonce. Po pewnej analizie doszliśmy do wniosku, że rzeczywiście trzeba przede wszystkim wymienić nawierzchnię. Poszczególnych boisk, zarówno tych do piłki ręcznej, do koszykówki, do siatkówki, ale także bieżni, która jest taka okulna wokół całego tego terenu, plus skocznie w dal. Natomiast firma już przystąpiła do realizacji. Pewnie do końca roku powinna uporać się z tym zadaniem. Co ważne, wymienimy przy okazji oświetlenie na energooszczędne LED-owe, więc to także. Będzie mały plus tej inwestycji, która będzie kosztowała blisko 450 tysięcy złotych. Można powiedzieć, że to kompleksowa przebudowa, ale jeszcze bardziej namacalna i jeszcze większa zmiana czeka wszystkich spacerowiczów a propos na Alei Spacerowej, bo ta powstanie niemalże od podstaw. Dokładnie tak, to ciąg spacerowy, który chcemy wydłużyć, bo od pasażu raguckiego będzie sięgał przez pasaż Nowaka właśnie do alei spacerowej i tą aleją spacerową dojdziemy właściwie do centrum miasta. To będzie taki duży, fantastyczny, zielony w dużej mierze ciąg spacerowy. Tutaj szczególne podziękowania dla pani radnej Dali Domosławskiej, która rzeczywiście od wielu, wielu lat zabiegała o realizację tej inwestycji, łącząc ją, co ciekawe, z stuleciem Polskiego Czerwonego Krzyża, czyli organizacji, która od ponad wieku rzeczywiście świadczy pomoc osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji w efekcie konfliktów zbrojnych, na przykład. Tutaj ogromne podziękowania dla PCK i dla wszystkich wolontariuszy, którzy właśnie angażowali się także w płocku w pomoc na rzecz Kobiety i dzieci, które uciekły z Ukrainy, a my rzeczywiście. Jakby realizując wniosek pani radnej Darii Dosławskiej, będziemy nie tylko zaznaczać, eksponować właśnie stulecie polskiego Czerwonego krzyża przy okazji tej alei spacerowej, ale w ogóle wyremontujemy i to będzie gruntowna rzeczywiście gruntowny remont. Ta aleja spacerowa już jest zamknięta, niestety tutaj przejście do kościoła przede wszystkim będzie dosyć utrudnione. Natomiast to bardzo istotne, musimy tak zrobić. Będą głębokie wykopy. Tam jest jest budowa kanalizacji deszczowej, remont kanalizacji sanitarnej, do tego oczywiście będzie nowa nawierzchnia. Będzie dużo zieleni, dużo nasadzeń zarówno dużych drzew, jak i krzewów, bylin. To wszystko ma sprawić, że to będzie tak jak Plac Pasa czy Aleja Nowaka, miejsce, które Płoczanie będą z radością odwiedzali. Oczywiście także będzie nowoczesne lodowe oświetlenie. Radna Domusowska, więc to będzie doskonałe miejsce nie tylko do spacerowania, ale również do biegania z całą pewnością. Dokładnie tak, ale tam będzie również droga rowerowa, więc nie tylko bieganie, ale będzie można także przemieścić się wzdłuż alei spacerowej drogą rowerową. Koszt tego przedsięwzięcia to blisko 2 miliony złotych, ponad 1 800 tysięcy. I to też miejsce, gdzie można odpocząć, gdzie można być blisko natury. No właśnie takich miejsc, zielonych punktów odpoczynku rekreacji w Płocku w ostatnim czasie bardzo przybyło. Tak, staramy się odpowiadać przede wszystkim na oczekiwania mieszkańców. E, tutaj z jednej strony wspominamy panią radną Darię Domosławską, ale jest cały szereg e, różnego rodzaju grup formalnych, nieformalnych Płock dla drzew, zieloni, e, którzy e, no, proszą o jak najwięcej zieleni i o jak największą dbałość o tę dzień, która w mieście jest. Stąd też standardy, które zostały wprowadzone. E, ochrony drzew przy okazji inwestycji. Stąd także akcja Zapuść korzenie w Płocku, gdzie każdy mieszkaniec Płocka może wskazać miejsce, gdzie chciałby, żeby były posadzone drzewa. W efekcie czego powstają parki, mikroparki. Nie tak dawno otwieraliśmy taki właśnie park na Międzytorzu, czy Zatorzu można powiedzieć, po byłym przedszkolu numer 5. I tam rzeczywiście mamy do czynienia z kolejnym takim terenem zielonym. Przygotowujemy także kolejne tereny zielone, projekty nowych nasadzeń, czekając trochę na środki unijne, bo wiemy, że akurat na zieleń, na odnawialne źródła energii, środki unijne będą. No, o ile będą, to jest istotne. O ile Unia Europejska uzna, że jesteśmy praworządnym państwem, o ile rząd polski dotrzyma słowa i, i wypełni te kamienie milowe, do czego się zobowiązał? Do, do tego, żeby rzeczywiście te działania związane z hmm, trójpodziałem władzy, z niezależnością sądownictwa i niezawisłością sądów wprowadzić. To jest bardzo istotne i hmm, my, jako samorządowcy, czekamy. I na te działania rządu, i na środki unijne, które pozwolą nam dalej rozwijać nasze miasta. No właśnie planowanie inwestycji z taką niewiadomą e, pozyskania i dostępności środków unijnych to duże wyzwanie? Tak, ale nie ma innego wyjścia. My musimy z jednej strony realizować pewne działania i tutaj. E, no, one będą realizowane szybciej, skuteczniej, ale przede wszystkim szybciej, jeśli będziemy mieli dostęp do środków zewnętrznych. Natomiast, abyśmy mogli je w ogóle zrealizować, musimy mieć gotowe koncepcje albo przynajmniej projekty tych działań, bo często w konkursach może być właśnie wymóg przygotowanych projektów, tak, ażeby później tylko mieć środki na wkład własny na realizację. Wracamy do tematów inwestycyjnych. Zbliża się koniec przebudowy dwóch ym, dróg mniejszych. Chodzi o ulicę Raszkowizną i u, ulicę Herbacianą. Tutaj już szczęśliwy koniec powołaj tych prac. Tak, znowu myślałem, że pan redaktor zacznie od y, Łukasiewicza, bo tam największe prace dzisiaj się toczą. Na tym y, odcinku między rondem Wciarze a więc skrzyżowaniem y, długiej ulicy z ulicą właśnie wyremontowanej części Łukasiewicza i Łukasiewicza, aż do Zgleńskiego dzisiaj jest przebudowywana bardzo gruntownie. Tutaj środki zewnętrzne, akurat rządowe wykorzystujemy na ten cel, ale to jest duża inwestycja, która rzeczywiście jeszcze, której relacja jeszcze potrwa do połowy przyszłego roku. Drogowa chyba największa. Dzisiaj tak, bez wątpienia, tym bardziej, że dwuetapowa, bo po zakończeniu tego etapu, może troszkę wcześniej, jeszcze wejdziemy do centrum miasta i będziemy realizować ten odcinek Między ulicą Tysiąclecia, a a, y, ulicą, y, no, już właściwie w centrum, w centrum, miasta Kobylińskiego i Nowowiejskiego. Natomiast e, rzeczywiście Pan Rator e, wspomniał o tym, że nie, poza takimi dużymi e, drogowymi inwestycjami, realizujemy też nieco mniejsze e, osiedlowe, te oczekiwane przez radnych miasta Płocka, ale przede wszystkim przez samych mieszkańców, którzy zgłaszają różnego rodzaju wnioski i prośby o to, żeby realizować e, konkretną ulicę, która rzeczywiście dzisiaj e, według nich już powinna być zrealizowana i tam, gdzie jest to możliwe, gdzie mamy środki e, w budżecie miasta, bo niestety na te lokalne, Inwestycje mniejsze drogi osiedlowe musimy mieć środki własne w budżecie. Stąd też jest tak ważne, żeby rząd nie zabierał samorządom pieniędzy, tylko żebyśmy mogli sami my decydować tu na miejscu, jakie ulice chcemy remontować. I to właśnie czynią radni najczęściej podczas sesji budżetowej, a później prezydent realizuje. I takiej realizacji doczekały się chociażby ulica Herbaciana w Ciechomicach, a także ulica Raczkowizna w Borowiczkach. Co ciekawe, to kolejna ulica w Borowiczkach, bo niedawno skończyliśmy ulicę Pocztową, a teraz Raczkowizna. Tutaj pozyskaliśmy środki zewnętrzne z popularnej schetynówki, a więc z tego rządowego programu budowy dróg lokalnych i no, to akurat bardzo istotna, choć nieduża e, ulica, e, ze względów jednej strony wizerunkowych, bo e, gmina Słupno po swojej stronie już zrealizowała ten remont i nawet e, wójt e, Słupna e, rozmawiał ze mną jako z prezydentem, mówił panie prezydencie, Nie no ja już po swojej stronie zrobiłem, e, czy jest szansa, że zrobi pan tą ulicę Ażkowizna po swojej stronie? Nie tylko dlatego, żeby ładnie wyglądała, ale przede wszystkim dlatego, e, żeby dzieci z tamtego terenu i to ze, ze strony gminy Słupno, ale też z Płocka Mogły bezpiecznie dotrzeć do szkoły podstawowej numer 20, o której dzisiaj już wspominaliśmy. I rzeczywiście ta ulica zmieniła się nie do poznania, bo to była taka, no w prawie, że gruntowa ulica bez wręcz poboczy, nie mówiąc o chodniku, czy dodze rowerowej i oświetleniu. Została wyposażona przede wszystkim w kanalizację, to też jest bardzo ważne zarówno deszczową, jak i sanitarną. Do tego dołożyliśmy chodnik drogę rowerową i oświetlenia, więc przede wszystkim będzie bezpieczniej i dla zarówno dla tych, którzy będą jeździć samochodami, jak i tych, którzy jako pieszo będą zmierzać w stronę szkoły czy w stronę no, różnego rodzaju ciekawych miejsc w Borowiczkach, bo tam przecież i nowy plac zabaw nie tak dawno powstał i Boisko, więc jest co robić i na Borowiczkach. Wywołał pan prezydent duże inwestycje, no to ja muszę zapytać też o kolejną dużą planowaną inwestycję, która już za chwilę, czyli przebudowę, modernizację ulicy Kościuszki. To bardzo ważna, może nie tak duża inwestycja, bo ona będzie kosztowała kilka milionów złotych, nie kilkadziesiąt jak Łukasiewicza, ale rzeczywiście dla mnie szczególnie istotna, bo w tym momencie dopełnia się w pewien sposób rewitalizacja ulicy Kościuszki. Myśmy tę rewitalizację rozpoczęli przede wszystkim remontując i wspierając remont kamienic bądź budynków przy tej ulicy. Tutaj przypominam, znajduje się zarówno wyremontowany gmach księżnicy, jak i wybudowany od podstaw budynek mediateki, gdzie na piętrze znajdują się mieszkania na start. Świetnie już wygląda dziekanka. Tu akurat miasto wsparło prywatnego przedsiębiorcę, podobnie jak wielu innych w tego e, zabytku. E, wieża ciśnień na końcu e, ulicy Kościuszki, Pokis. E, w tej chwili e, jest również, e, trwają remonty i przebudowy, jeśli chodzi o Państwową Wyszą Szkołę Zawodową, która, a właściwie Akademię Mazowiecką, o tak bym to powiedział, dawną PWSD, e, która w tej chwili przygotowuje się do otworzenia e, kierunku lekarskiego. Natomiast no, czas na nawierzchnię. Ona była już w tym momencie. Za Chodnik jak i ulica w złym stanie tutaj remont też potrwa kilkanaście miesięcy ze względu na to, że niestety musimy wybudować kanalizację deszczową sanitarną wyremontować, a więc będą głębokie wykopy, ulica Kościuszki będzie zupełnie zamknięta odcinkami. Trzeba niestety przygotować się na utrudnienia z tym związane, ale zapewniam, że warto, zwłaszcza, że zmienimy tą nawierzchnię. Nie będzie to asfaltowa, tylko będzie to kostka, która, granitowa, która będzie nawiązywała do właśnie elementu Starego Miasta. Będzie tym takim dodatkowym elementem rewitalizacyjnym przestrzeni śródmiejskiej, która nadzieję, będzie cieszyła zarówno samych mieszkańców Płocka, jak i naszych turystów. I tu stawiam kropkę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.